Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. Jak widzicie, troszkę chyba się zmieniło. I jesteśmy wcześniej niż chyba na ostatnim odcinku. Dalej niestety pada, ale patrzcie. Znaczy w sumie nie ma co patrzeć, bo to nic się w zasadzie nie zmieniło, ale praktycznie budynek jest cały gotowy, więc na odcinku go sobie tylko dokończymy. I ruszymy dalej, myślę, z budową wioski. Dobra, stodoła jest skończona. Ciach. Pyk, pyk. I co? Jednej smowy nam zabrakło. Której co? Które chyba mamy w chałupie w ogóle, ale zaraz zobaczymy, czy jest słaba. Jest słaba. Okej. Dobra, mamy magazyn za sobą, więc możemy całą naszą, w zasadzie całe nasze te zasoby przenieść, niepotrzebne, przenieść do stodoły, czyli kamienie, kłody. Oho, ciekawe, czy będę się... No tak, nie będę w stanie się nawet ruszyć. No bo i po co? Dobra, przynieśmy tak. Teraz mogę iść? Mogę iść. No to się przenieśmy. Gdzie jest tu skrzynia? Tu jest skrzynia. Powoli nam to zajmie, ale w zasadzie zaraz się kończy dzień, więc z tym to akurat nie będzie takiego problemu. 4. O. 3 sobie zostawię, jeden daj. Kłody 2 sobie zostawimy. Patyków zostawimy sobie 6. Całe pióra, cała słoma, aut. Co nam tu zostało? A, kłody tylko, tak? To jeszcze jabłko, to wszystko ten. A, znowu ten. Znowu jesteśmy przeciążeni. Kurczę, nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dobra, to... Le. Dwie mieliśmy sobie zostawić, tak? Tak, dobra. Dobra, dzień idzie ku końcowi, więc my chyba możemy na spokojnie pójść spać. No i co dzisiaj? Dzisiaj w zasadzie możemy pójść porozmawiać z Samborem, ale zanim to patrzcie, co odkryłem na podczas zmierania surowców. Nie wiem, czy my tu zaglądaliśmy. Nie zaglądaliśmy. A tu mamy, proszę, ja was pąkę i nawóz. A nawóz nam się przyda do obsiania pola. Tylko że najpierw potrzebujemy chyba odblokować stodołę. Tego mi się w tym momencie tak średnio chce robić. Aha, jeszcze biorę włócznie. I zjedzmy może sobie coś, bo jeszcze widzę. Która siła. O, większą jagodę mamy niestety. Zaraz, co tu jest jeszcze? Owsianka, ile daje? Nie wiem, a 20 żywności. Dobra, ten to alkohol, to nie. Mamy 20 suszonego mięsa. To nam się przyda w sumie do... Do tego, chociaż, no, na zimę. Tak, owsianka zjedzmy. Weźmy się, napijmy wody. O, zbierzmy jagód w ogóle. I to trochę może nas... Nie, zrobię to poza odcinkiem. Jest w ogóle wcześniej, więc idziemy do Sambora. Bo coś czuję, że... chociaż nie jest daleko, no ale znowu czeka nas długa pogawędka. Nikt wie, czy on nas nie każe gdzieś wysłać. Także no idziemy, nie ma co przedłużać. W ogóle tak zauważyłem, że w tej grze dodali łowienie ryb. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać, ale w tej rzece pływają ryby.
I żeby je złowić, po prostu na chama się trzeba wpierniczyć do tej wody i zacząć za nimi ganiec z łucznią. I dzioba czas się trafi, wtedy się te ryby łowi. Tylko żeby je wypatroszyć i tak dalej, to trzeba to zrobić chyba na stole, bo tutaj tego... O Jezu, na siebie kręci. A, przeszło. Tutaj my tego nie możemy zrobić i potrzeba nam chata rybacka. A żeby pójść, żeby zrobić chatę rybacką, to trochę musimy chyba odblokować sobie łowiectwa. A, w ogóle zapomniałem. Mamy technologię odblokowaną i mamy drewutnię. Tak patrzę, tu nic. W chacie myśliwskiej mamy odblokowaną chatę. Czy nam ona będzie potrzebna? A chyba nie, bo to łuk może robić. No nie wiem. Pomyślę. Tak, co to daje? Szansę podczas kopania. O, to się przyda, bo będziemy mieli więcej doświadczenia, więc ta technologia będzie szybciej chyba rosła. Wiedza o przetrwaniu, podczas trudności, niewrażliwość, wyższa odporność. No, kurczę, trochę dylemat mam, ale w sumie mam dużo punktów. To i tu damy, tak? A zaraz co jeszcze nam daje? Sile dobrze. O, to zdecydowanie. Kurde, źle te punkty rozdałem. Dobra, to nam się przyda. A tu mamy co? Wiedza o rzemiośle, kuźnia, szwalnia, gotowanie. Oj, zanim ja tawernę odblokuję, to jeszcze trochę czasu. Dobra, lecimy do Sambora. Trzeba było, kurczę, odblokować tak, żeby jak najszybciej to drzewko uruchomić. No ale trudno. Surowce dalej będę zbierał prawdopodobnie poza odcinkami, więc tym razem też poza odcinkiem trochę nazbieram drzewa, zwłaszcza kłód, żebyśmy mogli coś odblokować. Być może oczyszczę też trochę naszą działkę. I co? No i na razie tyle. Trzeba jakoś znaleźć sposób na dobry zarobek. Podobno, nie wiem, kiedy ten update ma wychodzić, ale na razie bardzo dobrym zarobkiem, dobrze idziemy, dobrze, bardzo dobrym zarobkiem są drewniane fiolki czy coś takiego. One są technologii bodajże w warsztacie. O to. I to jest bardzo fajny zarobek. I ja bym chciał to odblokować, żeby jak na jak najwcześniejszym etapie zdobyć się od groma hajsu. Więc żeby to zrobić, będę potrzebował dużo craftingu, a żeby mieć. A do craftingu będę potrzebował surowców, ale to zrobimy na następnym odcinku. Na szczęście zauważyłem, że nie ma tak jak kiedyś, że każdą sztukę się wykonuje oddzielnie, tylko leci po prostu, ten czas jest odpowiednio zwiększony, ten czas leci i. Kuźwa. Nie chcę z tym. Co ja mówiłem, a że ten czas jest odpowiednio. Ile mam w ogóle włóczni? 3-4 włóczni. Odpowiednio zwiększony i wszystko się robi naraz, to co sobie zaplanujemy. Czyli jak zrobiłem sobie 20 noży kamiennych, to te 20 noży się zrobi od razu, a nie po jednym, po jednym, po jednym, po jednym, po jednym, jak to było wcześniej. Gdzie ten wilk jest, cholera. Dobra. Jello! Dobra, chyba nam się udało jakoś tutaj dostać. Dobra, Sambor. Co ty się... Przez telefon gadasz? W średniowieczu oszalałeś, gościu. Dobra, nieważne. Szkoda czasu. Czemu ci to tyle zajęło? Witaj, słyszałem, że mnie szukałeś. Musisz ją zabić. Hola, hola, spokojnie, o czym ty mówisz? O tej pierdzielonej sowie, rzecz jasna, nie słyszysz jej? Słyszę, to się nazywa przyroda. Przecież ty praktycznie żyjesz w lesie. Nagle zaczęły ci przeszkadzać jego odgłosy. Nawet nie próbuj robić teraz ze mnie niedołężnego starca, gnojku. To nienormalne. Ta pieprzona sowa sprawi, że zwariuję. Spróbuj ochłonąć i opisz mi problem. Postaram się pomóc. Nie mogę spać przez tego przeklętego ptaka. Hukaj, hukaj, hukaj. On ma zginąć.
Czemu sam tym nie zajmiesz? Ja już nie poluję. Mówisz poważnie? Przecież dosłownie mieszkasz w chacie myśliwego. Ja ją zbudowałem, myśliwy zmarł jakiś czas temu i po prostu się tu prowadziłem. Lubię to miejsce, przynajmniej lubiłem, zanim pojawiła się ta zafajda rasowa. Pozwolisz, że zapytam? Nie pozwalam. Kupujesz teraz mięso, czy jak? Nie widzę żadnych zwierząt hodowlanych. Posłuchaj mnie, ty mały bachorze. Nie muszę ci się z niczego tłumaczyć. Ani teraz, ani w ogóle, ale jeśli przez to się zamkniesz, to nie kupuję mięsa. Ostatnio głównie warzywa i zboże. Ha, czyli weganin. O, to dokładnie to, co je moje jedzenie. Nie wiem, o co chodzi. Kurde, jaki ty jesteś wnerwiający. Robiłem różne rzeczy za życia, złe rzeczy, rzeczy, których nigdy nie powinny zostać zrobione przez nikogo. Jednak to się zmieniło, kiedy poznałem twojego wuja. Pozwolę mi zadośćuczynić, przynajmniej w pewnym stopniu. Zatem, kiedy nasze drogi się rozeszły, złożyłem obietnicę samemu sobie. Koniec z przemocą, nigdy więcej nie chcę widzieć krwi na swoich rękach. Jeśli nie przestaniesz grzeć mi na nerwach, to odwołam tę obietnicę. Czy tego właśnie chcesz? Proszę wybaczyć, drogi panie, mam sobie do upolowania. Czyżbym słyszał tą sowę? Gdzieś tam chyba, nie? Kto to? Stój, bo... Spadaj, pracuję. Co ty tutaj robisz? Nie twój interes. Oj, wydaje mi się, że mój. To ty jesteś tą przeklętą sową. Nie wiem, o czym mówisz, kolego. Na twoim miejscu bym stąd poszedł. Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Ta, zarabiam najłatwiejsze pieniądze w swoim życiu. Tylko to mnie obchodzi. Doprawdy? Widzisz, a ja właśnie zostałem wysłany, żeby go ukatrupić, tę hałaśliwą sowę. Czy to miała być groźba? Zważ na swoje następne słowo. Skądże znowu? To nie mnie powinieneś się obawiać, lecz mojego zleceniodawcy. Tak, a kto to niby jest? Sambor. Nie znam żadnego. A czekaj, ty powiedziałeś Sambor? Dokładnie. Posłuchaj, człowieku, nie chcę żadnych problemów. Ktoś mi zapłacił, żebym tutaj przychodził od czasu do czasu i udawał sowę. Nie miałam pojęcia, że gram z twoim szefem. Pójdę stąd i już nigdy nie wrócę. Proszę, pozwól mi odejść. Myślisz, że pozwolę? Możesz tak po prostu odejść? Sambor jest wkurzony. Błagam, puść mnie wolno. Zrobię, co zechcesz. Przede wszystkim powiedz, kto ci wynajął. To Wolorad, mieszka w Tutkach. Tylko nie wiem. Tylko tyle wiem, przysięgam. No dobra, postaram się przekonać Sambora, żeby ci odpuścił, ale będę potrzebował od ciebie czegoś w zamian. Cokolwiek zechcesz. Nie spodoba ci się, tyle mogę obiecać. No cokolwiek, proszę mili, to się spać pewien od tego, że ja powrotu. Co takiego mam zrobić? No powiedz mi dowcip. Mówisz poważnie? Dobra, nieważne. Idę powiedzieć Samborowi, że... Nie, zaczekaj, pozwól. I sobie jakiś... Mam. Co robi zaatakowany kucharz? Wzywa posiłki. Ten żart był jeszcze gorszy niż... Przepraszam, znam jeszcze jeden. Dawaj. Jak się nazywa osoba, która łowi mak? Makłowicz. Ten nawet nie ma sensu. Wybacz, nie znam już więcej. Szkoda, daj mi całą zapłatę. Proszę, oto ona. I twoje buty, oczywiście. Faszołwon, gościu. Kurde, to było. Wykorzystaliśmy biednego gościa, kurde. Dawaj, dawaj dowcip. Nie znam, dawaj. Zły jest, następny, ten jeszcze gorszy. To dawaj hajs. Jedy. To było dobre. Dobra, no i zająłem się tą sobą. Martwa? Nie, ale poszedł, już więcej nie wróci. Poszedł? Wiem, że to zabrzmi niedorzecznie, ale to nie była tak naprawdę sowa. To był wynajęty mężczyzna, który udawał sowę. Co ty bredzisz? To absurd. Uwierz mi. Wiem, podobno zostało mu to zlecone przez kogoś o imieniu Wolrad. Znasz go? Ha, 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 to ci zasraniec. Ha, 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 naprawdę mnie nabrał. Czyli znasz. Pewnie, że znam. Był jednym z nas, nieśmiertelnej pięści. Naprawdę? Sowa powiedział, że mieszka w Tutkach. Tak, to niedaleko stąd. Razem z rodziną sprzedają tam osły. To było oczywistym wyborem, bo sam jest osłem. Chętnie bym go poznał. I poznasz, bo dostarczysz ode mnie pewną przesyłkę.
Nie ma sprawy, co to takiego? Wyjątkowa niespodzianka, ale będziesz musiał po nią wrócić później. Potrzebuję trochę czasu, żeby ją przygotować. Właściwie to wróć jutro, zrobię zacniejszą. Ku do jutra. Czyli będzie bimber pędził. O ciech. Zaraz to drewno, dobra. Nie ma co tu ukraść. Czyli wracamy i oczywiście wracamy ostrożnie, bo pamiętamy, że tutaj łaził wilc. A tam chyba kiedyś grasował dzik. Boję się, że ten dzik cały czas tu grasuje. Bo boję się, że nie zdążymy spierniczyć. O, to ten gość. No, powoli. A tu nic nie widzę. A to jest niedobrze. Dobra. Dobra, gość jest zainteresowany rozmową, więc uciekamy. Szybko. Jak mi teraz kurde ten wilk dopadnie, to ja się normalnie wnerwię. Tutaj zawsze na tej górze one były. Tutaj szybciej odzyskuj kondycję. No ruchy, no jazda. Co? A, to mi ten dźwięk przypomina tego. Chyba w Kingdom Come Deliverance tam się tak. To słowik chyba był, tak? Nie słowik. Jezu, jak one się nazywały, te ptaki? A może i słowik, nie pamiętam. W każdym bądź razie wydała podobny dźwięk. Dobra. To wracamy na naszą haciendę. I jutro. Czeka nas w następnym odcinku taka sama, znaczy wycieczka po prostu do następnej wioski, poznać nowego z Mandy. A w międzyczasie... A, mamy jeszcze misję do Broniegi. Dobra. Nieważne, dobra, za najpierw zróbmy ten kamienny nóż, bo on nam się przyda. I zrobimy zadanie z Mistrza Przetrwania, czyli tych zadań, tak, nie wiem jak to nazwać, fabularnych. Głównych, no nie wiem, ciężko powiedzieć jak to nazwać, nie mam pomysłu. Możecie w komentarzu dać znać. Jak to nazwać? Bo to nie jest generalnie zadanie główne, bo te główne, fabularne to robimy właśnie teraz z tym Uniegostem. Ewentualnie później będzie zadanie z chyba Alwinem. To Alwin był taki ten? Chyba Alwin się nazywał gostek, który tam polować chciał. Znaczy uczyliśmy tam go, nie wiem jak to nazwać też. Z polowaniem w każdym bądź razie i... To będzie takie jakby zadanie poboczne. No ta misja z Dobroniegą też jest takim zadaniem pobocznym, ale myślę, że... No Jezu, co mnie tak kaszel męczy. Myślę, że to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Dzisiaj spróbujmy trochę pomyśleć, jak tu się rozbudować, bo... Przepraszam. Generalnie to, co tutaj postawiliśmy, to by było w sumie dobre. Co my tu mamy w ogóle do postawienia? Domów nie będziemy stawiać. Łowiectwo, chata myśliwska, rolnictwo, pole, sad. O. Sługi nie, magazyny mamy. Szwalnia, tu też. Znaczy te produkcja, hodowla zwierząt to na pewno nic. Wydobycie, drewutnia. Drewutnia by nam się kurczę przydała. No, w drewutni chyba się robiło deski. No ale no. To na razie nie. Zajdźmy w ogóle do wioski i pogadajmy z tym Alwinem.
A też czuję, że to może być fajne zadanie z nim związane. Co to? A, kamień. No, kamień możemy wziąć. Zawsze się przyda. Kurczę, miałem te rozstawić. Łapki. Dobra, pod koniec dnia to zrobimy. Pójdziemy w las i to rozstawimy. Dobra, kończy nam się ten. Kończy nam się żarcie. Trzeba będzie. Nie, tam mieliśmy przecież tych suszonego drzewa. Dobra, nie. Drzewa. Suszonego mięsa. Dobra, nieważne. Idźmy do gościa imieniem Edwin. Nie. Alwin, o. O Jezu, się przycięło. Witaj, moje imię to Racimir. Nazywam się Alwin. Znajdź, jesteś tutaj nowy? Przybyłem tu z południa. Szukam się nowego miejsca, by poczuć nowe życie. Cóż, powodzenia. Jeśli o mnie chodzi, to jestem rolnikiem. Zajmuję się uprawą. Pól rzeczywistości wykonuję tę samą pracę każdego dnia, rok w rok. Nie nudzić się to czasem na twoim miejscu, umarłbym z monotonii. Oczywiście, że mnie to nudzi. Jak długo możesz robić w życiu w kółko to samo, jednak rodzina potrzebuje mojej pomocy, a ja robię co w mojej mocy, by ich wspierać. Nie chciałem cię obrazić, wybacz. Nic się nie stało, ostatnio jestem trochę nerwowy. Pewna kwestia nie pozwala mi się skupić na pracy. W czym problem, Alvin? Może mógłbym jakoś pomóc? To może to zabrzmi błaho, ale mam dosyć konfliktu mojej matki z Jarogniewo. Jej syn Dalebor nie chce zostawić w spokoju mojej młodszej siostry Olgi. Rozumiem, że to dla niego tylko gra. Przecież w jego wieku też bawiłem się z Dobromirą, jego starszą siostrą. Udawałem rycerza wyposażonego w kijek zamiast miecza, a ten szczegół nie powstrzymał mnie od bronienia jej honoru. Jak każdy rycerz, to uroczy na swój sposób. W każdym razie zejdźmy na ziemię. Myślę, że on potrzebuje jakiegoś zajęcia, dzięki któremu będzie trzymać z dala od mojej siostry. Żebyś w końcu mógł pracować spokojną głową, co? Byłoby miło. Zobaczę, co się da zrobić. Dobra. Zmieńmy sobie to zadanie na tego Alwina. Pogadajmy z tym. A, to od razu mamy patyk do dostarczania. Wystarczy, co pamiętam, trzeba było najpierw z nim pogadać. Kurde, ten kręci to. Witaj, witaj, jesteś Dalebor, jak nie mam. Tak, wyglądasz na bardzo silnego na swój wiek. Czy kiedykolwiek myślałeś o zostaniu rycerzem? To moje marzenie. Czy jesteś rycerzem? Nie, ale dużo o nich wiem. Czy słyszałeś, że wielu z nich w twoim wieku zaczyna treningi od walki drewnianym mieczem? Gdzie mógłbym dostać taki miecz, nie rycerzu? Tak się składa, że mam jeden ze sobą i mogę ci go dać, ponieważ widzę, że jesteś tego godzien. Jestem zaszczycony. Może wygląda niepozornie, ale z pewnością jest doskonałą bronią treningową dla początkującego rycerza takiego jak ty. Wygląda trochę jak zwykły kij. Aby zaskoczyć twoich przeciwników. A czy wiesz, co jeszcze robią rycerze oprócz walki? Jeżdżą konno? To również, ale przede wszystkim chronią panie i dzieci przed niebezpieczeństwem i dbają o to, żeby nie stała im się krzywda. Naprawdę brzmi jak dużo pracy. Tak, to najważniejsza zasada rycerskości. W porządku, dziękuję ci za miecz, o nie rycerzu. Teraz będę bronił tych, którzy są potrzebni. Nie ma za co, paniczu, nie ma za co. Dobra, wróćmy do tego. Alwina, gdzie on jest? Gdzież on polas? Na ostatnie pole, jakby ty nie mógł bliżej kopać. Dobra, Alwin, biznes jest, witaj, rozwiązałem twój problem z Dareborn. Tak, widziałem go biegającego po wiosce z patykiem. Musi mieć niesamowity dar perswazji. Ten dzieciak zwykle nikogo nie słucha. Podsunąłeś mi pewien pomysł. Historia o patyku i rycerzu. Jeszcze jedno. Ten chleb dostał od Dobromiry w ramach przeprosin za zachowanie jej brata. Myślę, że zasłużyłeś na niego. Proszę, weź go. Dzięki. Żaden problem. To żadne pieczywo, to najlepsze pieczywo, jakie kiedykolwiek zjesz. Wypieka je żona najlepszego kasztelana. Tak, znasz dobrze człowieka, który tu rządzi u niegosta? Nie, nie bardzo. Spędzam większość czasu na polu, więc nasze drogi przecinają się jedynie wtedy, kiedy trzeba zapłacić podatki. Dobrze, więc do zobaczenia wkrótce. A, poczekaj do następnego lata. No dobra, to co, wracamy do. Zrobię historię Dobroniegi, ale to już, tak jak mówię, w następnym odcinku. Wróćmy jeszcze na ten. Na chatę. Jakieś tam porządki ogarnąć i no, pozbierać jagody przede wszystkim. O, tu nawet są blisko przy tym.
Te jagody nam pójdą na handel. Resztę pozbieram na następnym, pomiędzy odcinkami. Myślę, że jak je sprzedamy, to trochę będziemy mieli zastrzyku gotówki. Takiej dosyć, myślę, że konkretnej, tym bardziej, że ona niewykluczona, że nam się w najbliższym czasie przyda. Kto wie, czy nie przy realizacji misji. O, są jagody. I na pewno przynajmniej tak z tysiaczka będzie nam trzeba ogarnąć. A na razie mamy 400, więc no sporo jeszcze nam potrzeba tego. Myślę, że też spróbujemy sobie ogarnąć troszkę surowców na jakieś narzędzia, typu, nie wiem, nóżka biedne. Trzeba w ogóle ogarnąć, to zrobię, jakie narzędzia dają najwięcej hajsu. I wtedy sobie zacząć je wytwarzać i na miejscu. Na miejscu je sprzedawać jakoś pułapki. Ile nam trzeba? 10 patyków. A mamy 9. A niech to. Dobra, mamy ostatni patyk. Wróćmy na haciendę, bo już się robi ciemno. Tu mamy sprawdzić, co się dostało. No dobra, wiem o tym, że jest niezbędne do przetrwania. To sobie na razie olejmy. Z mąki możemy robić chyba chleb, ale nie wiem, czy ten chleb możemy tutaj stworzyć. Na pewno mamy ognisko. I trzeba zobaczyć, czy my tu możemy robić rybę. Szczupak. Okoń. Płoć. No to chyba możemy normalnie rybkę sobie tutaj piec. Jeszcze w międzyczasie może tu, może tu postawmy tutaj pułapkę na króliki. O, a gdzieś tu na widoku weźmy sobie tych patyków i poczekajmy aż one, on tam się coś złapie. Dużo nam czasu zostało. No niby nie dużo, ale w zasadzie możemy sobie jeszcze trochę tych rybek upolować. Zobaczmy, czy gdzieś one tu pływają. Tu już chyba zaglądaliśmy, tak? Czy coś? Nie widzę rybek. W ogóle to by... No mogli w tej grze jednak zmienić to tupanie w wodzie. To trochę tak. Może stoimy sobie w wodzie. Normalnie rośnie nam ta stamina. No chyba, że te rybki poszły spać już. No dobra, nieważne. Pozbierajmy jeszcze parę jagód. Dokończmy sobie. Weźmy sobie rozdajmy umiejętności, bo tam widziałem, że nam chyba z przetrwania wpadło. Więc właśnie dodamy sobie te więcej chyba zdrowia. Co to już wszystko, tak? Jagody. Musimy też uważać na tą wilczą jagodę, bo tak jak mówię, no niechcący to zebrałem i mieliśmy trochę... Znaczy no, nie wiem co z tym zrobić w zasadzie, nie wiem czy to sprzedać, czy to cholera wie. Może zostawić sobie na te, na zgniliznę, bo ze zgnilizny możemy robić nawóz. Więc na pewno będę chciał, co upolujemy, to część po prostu na zmarnowanie dawać. Bardziej, że zanim utworzymy jako taką wioskę... O, już się przeciążyliśmy nawet. O, jest większa jagoda właśnie. Zanim stworzymy jakąś taką wioskę, no to część będziemy musieli robić na pewno sami. I no i trochę to potrwa. Dobra, to mamy. Dobra, moi kochani widzowie, przyszli potencjalni ewentualnie. Na dzisiaj w odcinku to by było już tyle. W następnym no, zrobimy misję tą z dostawą użyta.
ogarniemy, co tam się stanęło. I być może, a może nie. Zobaczymy, na ile nam czas pozwoli. Zrobimy może dwa zadania. A, jeszcze to w międzyczasie. To zobaczymy wszystko, jak to tam to wyjdzie. A na dzisiaj to by było na tyle. Także dzięki, że ze mną byliście. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, no to napiszcie komentarz, dlaczego, a nie jednym słowem na chy. I co? I miłego wieczorku wszystkim życzę i do następnego. Hej!